Siemanko czołgiści i czołgistki, ja jestem Multi i dziś jest ze mną jeden z najbardziej utytułowanych polskich graczy, czyli Kamil Iter. Siemanko. Siemanko, witam wszystkich serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy tutaj, moi drodzy, oczywiście po to, aby dobrze się bawić, zagrać parę bitewek, dokładnie 5 w formacie 1-1 i do tego zrobić taki wywiad z Kamilem, więc mam tutaj pytanie od was, które już wcześniej zadaliście w karcie YouTube społeczności. Te pytanka nie są wcale trudne, są raczej sympatyczne, bo wiadomo, że Kamil jest znany z tego, że społeczność bardzo go sobie ceni, lubi, no bo jest taką pozytywną osobą. No i co? Dzisiejszy odcinek, tak jak odcinek z Halakiem, będzie o tyle wyjątkowy, że obaj nie wiemy, jakie pojazdy przygotował czy to Kamil, czy to właśnie ja, więc będzie to niespodzianka i w trakcie bitew będę zadawał pytanka, aby było łatwiej na nie odpowiedzieć. Więc Kamilu, szykuj pierwszy pojazd, oczywiście format 1-1 i czas bitew 7 minutek. No dobra, to pierwszym pojazdem, jaki wybiorę, to jest Super Conqueror. Kurka ładna. Dlatego, że chyba kilka lat temu graliśmy chyba na Jensku za kombiczne Super Conquerorach, tak mi się wydaje. Kiedyś graliśmy takie 1-1, nie pamiętam, że to wtopiłem. No, tak, tutaj możemy sobie powiedzieć, że my kiedyś już robiliśmy takie odcinki, na live'ach sobie graliśmy wspólnie też 1-1. Wydaje mi się, że tutaj będzie mi ciężko wygrać. Szczególnie, że powiem ci szczerze, zrobiłem ankietę, robię zawsze ankietę, który twórca według społeczności wygra i powiem ci, że wyniki są przerażające, bo nikt we mnie nie wierzy. Wyobraź sobie, że masz 86% na to, że wygrasz. A to tylko wyłącznie ankiety. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, że tak powiem. No ale jednak tutaj warto powiedzieć, że no widać, że widzowie widzą u ciebie tego skilla po prostu. No i wiedzą, że no jednak grasz te turnieje, jesteś cały czas na topce, no i warto przypomnieć, tak jak i Rysio, jedziesz do Chin i mam nadzieję dasz tam czadu. Z tym wszystkim to jeszcze zobaczymy, bo sytuacja pandemiczna będzie na ten temat wszystko decydować. Zdradzę może, że są testowane opcje rozegrania tego turnieju online, więc nie wiadomo, jak to wszystko się odbędzie jeszcze. Miejmy nadzieję jednak, że się uda, no bo to wiadomo, chodzi o to, żeby też coś fajnego przeżyć, zobaczyć nowe miejsce, no ale wiadomo, no zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała. No ja ci oczywiście życzę tego, żeby jakoś się tam to udało pogodzić. Mam nadzieję, że się uda, bo taki wyjazd to jest super doświadczenie, też spotkałem się z wszystkimi tymi osobami, z którymi gramy tak te turnieje na co dzień, więc no super by było. Tak. I tutaj jeszcze warto właśnie powiedzieć, że, bo takie pytania często były, czy wy się widzieliście ze sobą jako gracze, czy nie znacie swoich twarzy i tak dalej, więc tutaj możesz odpowiedzieć, że właśnie na tych eventach chyba najlepiej to jest. No ostatni na taki turniej, na który pojechaliśmy jako Fame, to było 3 lata temu tak naprawdę, pamiętam, to był chyba grudzień 2018, to wtedy mieliśmy takie 15-15, wygraliśmy turniej z rosyjskim klanem w Moskwie, który udało nam się notabene wygrać, ale część tego składu już tak naprawdę nie gra, część graczy się pozmieniało, bo wymienialiśmy się i z tymi osobami, które są teraz w składzie, to jeszcze takiej styczności nie mieliśmy, żeby się poznać, więc no z tym składem, który obecnie teraz w Fejmie, to tak w pełni nie, ale z niektórymi już widzieliśmy się wcześniej. No dobrze. No ja muszę tutaj powiedzieć, że nie wiedziałem, że aż tak mocno te roszady wyglądały. Myślałem, że było to trochę skromniejsze, a tutaj mówi, że to takie potężne zmiany. No wydaje mi się, że tak z 5 do 7-8 graczy się zmieniło od tego czasu, przez te 3 lata. Okej, okay. Ale na plus czy na minus? To jest ważne. Szczerze, tak wydaje mi się, że według mnie zupełnie, że te 3-4 lata temu Fame był po prostu mocniejszy, dlatego że częściej jakby grał w grę, a był aktywniej, ale też mógł się przyznać, że po prostu poziom innych klanów się podniósł na pewno. Więc nie wiem, czy to do końca my gramy gorzej, czy może po prostu inne klany grają lepiej. Znaczy na pewno grają lepiej, ale nie wiem, czy ten Fame kilka lat temu był lepszy, czy ten teraz. No ciężko mi to określić. No i tutaj pewnie, powiem ci szczerze, pewnie wielu widzów uważa podobnie, bo jak czytałem właśnie komentarze ostatnio podczas waszych bitew, no były takie momenty, że dużo widzów pisało: Jezu, ten Fame się skończył, to było najpiękniejsze, jakby to przegrywaliście wtedy w tym półfinale i wszyscy pisali, że Jezu, Fame się skończył, co oni nie potrafią grać, a potem daliście tak czadu. No tak, ten turniej na pewno był bardzo wyjątkowy, w sumie z piekła do nieba.
Ale szczerze to z tymi komentarzami, o których mówisz, się spotykam tak od dobrych kilku lat, że fame się skończył, zawsze się ten fame kończy, ale no, na koniec końców i tak zawsze fame. Najgorszy jak rezultat miał to było, jakimkolwiek turnieju, jakim brał udział, to było drugie miejsce z tego co pamiętam, więc no chyba jeszcze się nie skończył. Nie, no na pewno jeszcze tutaj nie można mówić, że wypadliście z czołówki. Cały czas tak naprawdę, jeśli chodzi o format 15 na 15, jesteście no, w ścisłej czołówce, prawie zawsze to pierwsze miejsce. Widzowie może troszeczkę mylą to przez format 7 na 7, bo teraz to też jest taki format, który jest mocno inwestowany przez Wargaming. Oni tam w tym 7 na 7 się teraz bawią, też są tam nagrody pieniężne. No ale dobra, to może wejdźmy do bitwy i potem będziemy gadać, żeby nie przedłużać. Pierwsza bitewka na Himlu, 7 minut, wybrałeś mapę, wydaje mi się, taką idealną dla konia, no bo trochę miejscówek do gry na wieżę i jako taką, mam nadzieję, to będzie właśnie wyglądać. Chciałem powiedzieć, że teraz jest, wydaje mi się, mimo wszystko więcej turniejów takich pieniężnych, nie wiem czy się zgodzisz, niż było, nie wiem, rok temu czy dwa. Na pewno trochę ten e-sport odżył. No ma taki renesans. No. Bałem się to odmienić, to słowo odżył. Więc zmieniłem. Ale no jest trochę lepiej, o. No super. Więc no wydaje mi się, że jest postęp, bo wcześniej no było bardzo słabo z tym. I praktycznie były tylko nagrody o złoto. I no wielu graczy, no to nawet patrzcie, jak już ma 100 tysięcy, 200 tysięcy złota, no to po co ma w tym dalej walczyć, prawda? To już przestaje mieć sens wtedy. Na pewno, tutaj są te regularne turnieje 7-7, o których mówiłeś, że tam są nagrody pieniężne. Teraz w sumie w tym miesiącu będzie turniej 15-15, z tego co się orientuję. I będziecie brać udział? Jako fame nie będziemy brać udziału, większość osób nie było jakoś zainteresowana. Część osób będzie grać w innych drużynach, na przykład dużo osób będzie grać w tym klanie, drużynie Hive. O. Ja akurat sam też nie biorę udziału, ale też postaram się trochę pokomentować ten turniej i postreamować jako taki bardziej komentator i coś tam ciekawego poopowiadać może. Okej, okay. To mnie zaskoczyłeś teraz, no myślałem, że będziecie grali, kurde, no i tu w turnieju bez fejmu. A to teraz takie kolejne pytanie zadam, które jest w tym temacie bardzo, no bo jak zadam pytanie trochę potem z innej bajki, to bez sensu. Jak wam idą przygotowania do Chin? Bo takie pytanie jest często zadawane też przez widzów. No, bardzo ważne jest to, że tak naprawdę to nic nie wiemy na temat tego turnieju w Chinach. Jeszcze żadnych takich konkretnych informacji nie dostaliśmy, więc nie wiemy w jakim formacie to będziemy grać. To znaczy tam jest taki system azjatycki, który powoduje, że możesz wybrać dwa te same czołgi albo zablokować jakiś pojazd jak postać w League of Legends. Więc w sensie, że zbanować jakieś czołgi nie możesz grać. Ktoś zabanuje ci Super Conquerora i nie możesz grać Super Conquerorem w meczu. No, to jest Więc takie. Tak naprawdę to my na ten moment nie przygotowujemy się w żaden sposób, dlatego że po prostu nie wiemy jaki to będzie format, jaka będzie wersja gry. Dużo się może pozmieniać, teraz będą wychodzić nowe czołgi. Nie wiemy jak to będzie wyglądać, dopiero jak się dowiemy to powstają gdzieś tak dwa miesiące przed, czyli no, ten turniej jest planowany pod koniec lutego, zaczniemy grać. Czyli gdzieś tak początek nowego roku, tak mi się wydaje. Wygląda to tak, jakby naprawdę ktoś się tym mało interesował i przejmował. Znaczy, ja mogę zdradzić, że jakieś takie rozmowy na temat, dyskusje, teraz to są bardziej dyskusje, czy właśnie ten turniej będzie się odbywać jako wyjazd, czy jako turniej online i też mamy kilka rzeczy do tam testowania. Jakieś takie specjalne serwery są, że tak powiem, tworzone i sprawdzamy jak to będzie z pingiem wyglądać, bo wiadomo, jak my graliśmy teraz ostatnio ten Pluton na chińskim serwerze, no to był ping 250, to jest drużyna z Chin i no i taka gra to jest w ogóle no, niegrywalna na tym najwyższym poziomie. Dlatego są testowane różne rozwiązania i czekamy na finalną decyzję, jak ma się to odbyć. No okej, okay. No to przynajmniej fajnie, że coś tam kombinują, żeby jakoś to pogodzić z tym pingiem, bo wiadomo, że no, na pingu 200 jedna drużyna gra, druga na pingu 30 i weź tu teraz mów o sprawiedliwości jakiejś bitwie, no to przy tego typu nagrodach no jednak no, ma to znaczenie, to już nie jest random tylko. Co? No, to jest niespodziewane spotkanie chyba. No, chyba wydaje mi się obaj nie spodziewaliśmy się spotkać siebie w tym punkcie. No dobra. Jaka tylko cisza została.
Kolejne pytanie jest takie bardziej już luźne. Od pana Patryka. Co się stało z legendarną szafą po opuszczeniu domu streamerów? Mogę powiedzieć tyle, że próbowaliśmy ją naprawić, ale finalnie nie udało się. No i szafa nie była naszą własnością. My to mieszkanie wynajmowaliśmy z Ryśkiem. No i tam też zostało to spotrącone z kaucji, z tego co pamiętam. Więc no tak to wszystko się potoczyło z szafą. Mhm. Okej. Okej. Teraz taka chwila walki, to może tutaj nie będę za dużo mówił. Pełne skupienie? Pełne skupienie, koncentracja. No i kurde, nikt nie przebił. No właśnie. O jest. Ja też nie. No nie, no to jest jakaś klątwa super konkurorów. Nie martw się. O kurde, zabijasz mi załogę. No też mi rozwaliłeś. Tak? Tak. Ale tak. Nie zabijaj mi załogantów. Magazyn! No co ty? Ajajaj. Czemu tak? Zabiłeś mi, kurde... kierowcę, zniszczyłeś, uszkodziłeś działo, magazyn, człowieku, no nie bądź taki. Wszystko no, mi popsuł w czoku. No, ale wygrałeś, tak, więc nie ma znaczenia. No tak, no ale... powiem ci szczerze... jak wjechałeś na kapa, to myślę sobie... Ale go zaskoczę, pojadę od torów, tak wiesz, sprytnie będzie. A ty się bardzo szybko obróciłeś, miałeś błyskawiczną reakcję, że schowałeś się za ten róg, co nie? Ja myślałem, że zdążę cię zdekapować, chociaż w gąskę chciałem, żeby wiesz, kupić sobie czas, ale nie dałem rady, nie dałem rady. Słuchaj, pojazd, który teraz tutaj pomyślałem sobie, że zagramy może w drugiej bitwie, to Premka. To jest Premka i to jest, słuchaj, Somła SM. Ostatnio oglądałem twój film, w którym mówiłeś, że Progetto jest twoją ulubioną Premką. Tak, możesz potwierdzić te słowa? Tak, jest. Progetto jest moją ulubioną Premką. Z tych wszystkich 8 terów, z czołgów Premium, jakbym miał wybrać jeden czołg Premium, na którym grałbym najwięcej bitew i najlepszy jakby damage kręcił i najlepiej bym farmił ten damage, to wydaje mi się, że to byłoby Progetto. Okej, okay, a teraz zadam trochę inaczej to pytanie. Okej. Którą premką ci się najlepiej zarabia? Najwięcej jesteś w stanie wyciągnąć, wiesz, na czysto. Na czysto. Też Progetto? Na to pytanie szczerze nie mogę za bardzo odpowiedzieć, bo nie za bardzo za to zwracałem uwagę. Dla mnie było tak, że jak jakiś czołg mi się przyjemnie gra, to i tak całkiem sporo zarobię, a na takie po odliczeniu kosztów to nigdy nie zwracałem na to uwagi, tak szczerze. Wydaje mi się, że mógłby to być nawet kołowiec, ten EBR 8 tieru, dlatego że można też dużo pospotować tym pojazdem. O, mamy chyba gościa specjalnego, tak, to wracam. Tak, śmiało, śmiało. Dobra, wracam, najedzony, silniejszy, lecimy. No dobra, więc ostatnie pytanie było, moi drodzy, o właśnie pojazd, którym najlepiej Kamil zarabia na czysto kredyty w World of Tanks. No i powiedziałeś, że EBR Premium. Jest jeszcze jakiś inny pojazd, czy tylko ten EBR byś wyróżnił? No, Burask jest też spoko, tylko że na nim trochę trzeba pograć na tym goldzie. Tak szczerze, z takich jeszcze typowych premek, które polecałbym, to Skoda T56, to ostatnie co wychodziła, jak i również Lisem, mi się grało naprawdę przyjemnie. No, jest kilka takich fajnych. Ostatnio całkiem pogrywałem tym Isem 6 i jest naprawdę dobrze. No to nawet stary dziadek sobie daje radę, jak widać. Ale to mi się wydaje kwestia bardziej twojego skilla niż ISO 6. Ja bym tutaj tak to raczej ocenił. No dobra. Szykuję sobie tam Somu SM? Tak, już mam w sumie przygotowaną. Ok, ja tutaj też patrzę. I zadam kolejne pytanko. Dobrze. Żeby nie było.
To jest takie pytanie związane bardziej z czołgami. Jeśli mógłbyś wybrać jeden zapomniany przez WG 10 tier i dać mu buffa, to jaki by to był? Zapomniany 10 tier. Zapomniany 10 tier? Mhm. Ojej, musiałem się teraz trochę mocno zastanowić. No, to tak, co mi się rzuca na myśl, to wydaje mi się, że na przykład T6-2 jest całkiem takie bezużyteczne, no bo 140 kiedyś było tak, że 140 była trochę bardziej papierem, a T6-2 miał twardszą wieżę i się brało T6-2, bo miał twardszą wieżę. A teraz to tak naprawdę każdy bierze obiekt T140, bo pod każdym względem jest lepszy niż T6-2 i się przyjemniej im gra. Mhm. No, na przykład Esetka dostała całkiem mocnego buffa według mnie. Kto jeszcze? IS-4 dostał też mocnego buffa. IS-7 według mnie nie jest złe. E5 według mnie też jest całkiem okej. No nie wiem, z tak starszych czołgów to 6-2 mi się wydaje, że wybrałbym. Wiesz co? Zraniłeś mnie. A czemu nie Type 5 Heavy na przykład? Powiedz ty mi, co masz do Type 5 Heavy? Czemu ci się Type 5 Heavy nie podoba? Nie, ja typem 5 nigdy chyba nie grałem, może tam raz jakiś Pluton na CCK koncie. To jest absolutnie czołg niestworzony dla mnie. I no podziwiam osoby, które grają tym czołgiem. Dzięki, dzięki. Czyli podziwiasz mnie? A jak miło mi teraz. Naprawdę, doceniam. Wybrałeś mapę Lakeville. No, powiem tak. Chyba wolałbym inne, ale niech będzie. Znaczy nie wiem, bo tak leciałem chyba po kolei. Jeżeli coś, to mogę zmienić. Nie wiem. Coś sugerujesz tutaj? Miasto duchów? No, trochę kopalnie? No, powiem ci w ten sposób. No, kopalnię bym sobie zagrał, bo tutaj, kurde, ci powiem, że słabo widzę ten atakowanie przez kanion, kurde, będę jechał 7 minut. Dobra, start, widzowie, tak? Usnął. Tak, śmiało, startuj. Dobra. Teraz jak coś atakuje, umowa jest taka, że ten, kto wybiera czołg, na pewno będzie musiał atakować, ten, kto po prostu czołgu nie wybiera, będzie się bronił. Także teraz starcie na Somły. Mamy jeszcze chwilę czasu, to ja od razu lecę z kolejnym pytankiem, związanym bardziej z tutaj przygotowaniami do bitew i samym wyglądem bitew w Fejmie, jak gracie jakieś turnieje, jakieś zawody. Jak wyglądają przygotowania do takich typowych klanówek Fame? Czy dowódca drze się na nich, jak zrobią coś niepoprawnie? I co mówicie sobie po przegranych bitwach, aby może się tak zmotywować? No nie wiem, coś takiego chyba chodziło. Chodzi ci, znaczy nie do końca zrozumiałem, czy przygotowania przed, czy... Przed bitwą? Przed bitwą. No jak to... grać jakieś takie mniejsze zawody, może nie takie jak, wiesz, wyjazd na jakiś turniej, tylko takie bardziej, co są 7 na 7, 15 na 15, takie jak będą w listopadzie teraz. Okej, no najczęściej w Fejmie, jeżeli chodzi o bitwy klanowe, to tak naprawdę my od jakiegoś czasu nie gramy ich, dlatego że powiedzmy aktywność nasza nie jest najlepsza. Mhm. Sporo jest po prostu jakichś streamerów, czy osoby, które tylko, że tak powiem, przychodzą na jakiś ważniejszy turniej, bo mają inne rzeczy w życiu prywatnym. No to w wypadku jakiegoś takiego turnieju, którego gramy, no to najczęściej wygląda to tak, że jest powiedzmy nasz główny kapitan, czyli Insane, plus też osoby, które takie pomagają, jak załóżmy Dakilzor, nie wiem, chociażby Ilien, czy takie osoby, które po prostu przychodzą pomóc kapitanowi. Oczywiście też są w dany sposób wynagradzane w przypadku, żebyśmy coś wygrali. I to prezentuje się tak, że analizujemy jakieś powtórki innych klanów, szukamy jakiejś pozycji na bitwie treningowej, no i obmyślamy jakieś schematy, co zrobić, jeżeli to zagra, to... No tak myślimy za przeciwnika, jak on by zareagował na taką taktykę i tak dalej. No takie przygotowanie żmudne w treningówkę, tak bym to nazwał. Mhm, okej. Okay. A jak wygląda to po przegranych bitwach? Czy jest jakiś sposób, jak się motywujecie, czy co robicie, żeby po prostu w razie jak przegrywacie na przykład, żeby się nie poddać, tylko dalej po prostu lecieć z impetem? W trakcie meczu oczywiście gramy do końca. Zawsze, nieważne jak to wygląda, w sensie wynikowo, to wielokrotnie już udokumentowaliśmy na jakichś turniejach. Ale po meczu no, gadamy normalnie ze sobą, kto gdzie jaki błąd popełnił. Wiadomo, jeżeli się przegrywa, to czasami atmosfera jest trochę wybuchowa,
w szczególności jak ma się całkiem mocnych graczy, to różnie to czasami wygląda, ale zazwyczaj jest całkiem w porządku i każdy jest do tego przyzwyczajony. I no normalnie rozmawiamy sobie, dyskutujemy, co można było zrobić tak, a co, czego nie powinniśmy. No tak to więcej wygląda. Mhm. No dobra, no to git. A zainteresowało mnie to, że macie czyli taki podział, żeby po prostu wynagradzać tych, co się przygotowują, co przygotowują taktycznie drużynę. Tak, lepiej. Tak. Jest dodatkowy taki podział drużynie dla osób, które spędzają więcej po prostu czasu w tych treningówkach, pomagają, myślą i no dostałem po prostu wynagrodzenie za to. Okej. Okay. No pewnie wielu widzów było ciekawych właśnie, czy to jest tak, że jest porówno, czy właśnie ktoś, kto poświęca więcej czasu, dostaje trochę więcej, więc to jest na pewno coś, co jest taką... Taki system mamy po prostu. Ciekawostką. Czasu. Mm-hmm. No i fajnie. Uważam, że to jest sprawiedliwe, no bo jednak wbrew pozorom na takie taktyki to się schodzi trochę czasu. To nie jest tak, że to nie zajmuje dużo godzin, tylko naprawdę trzeba poświęcić sporo czasu. A tak, ty każdy nie interesujesz się tym? Ja ostatnimi czasy nie, kiedyś trochę bardziej. No nie interesuję się dlatego, że właśnie no nie mam tego czasu, też prowadzę te kanały. Niedawno kończyłem studia, to w ogóle nie miałem za bardzo czasu. Mhm. Więc no ja tak raczej mniej niż więcej. Mhm. Kumam. A jak się po studiach czujesz, czy na razie jest fajnie, czy podobało ci wtedy bardziej, jak to wygląda? Na pewno... Znaczy mogę powiedzieć tak, że ostatnie 3 semestry miałem zdalnie. Więc to było zupełnie inne studia niż na początku. Czy mi się podoba, czy nie, jest inaczej, ale jeszcze zastanawiam się, znaczy zrobiłem sobie taki rok przerwy, co nie? Nie poszedłem studia magisterskie, obroniłem licencjat. I zastanawiam się, co zrobić, powiedzmy, za te pół roku, czy iść dalej, kontynuować, czy może w jakimś innym kierunku, czy może bardziej skupić się na tym YouTubie i Twitchu, zobaczymy. Okej. No pewnie widzowie no to by chcieli, żebyś się na tym skupił. No ale musisz ty podjąć sam decyzję. Tak jest. Z własnym sumieniem. Wow. Ty byłeś na wodzie przez ten cały czas? Tak. Serio? No. Kurde. Ja... Wiesz, że ja przyjechałem obok ciebie 2 razy? Wow. Dwa razy obok ciebie przejechałem. Robiłem takie kółko, że pojechałem od linii 2 na środek. Sprawdziłem miasto. Takie kółka kręciłem. No nie. No i wygrałeś. No nie Już wiem. Już cię nie doganię. Już cię nie doganię. No nie wiem. Chyba. Nie, 40 sekund, nie ma szans, uciekłeś. No to ładnie. Ale to ja tak stałem cały czas właśnie na tym H2. Pojechałem od razu na wodę i tam się zatrzymałem. O ty kurde. To miły jesteś, naprawdę. To dzięki ci bardzo. A gdzie ty przejeżdżałeś, tak z ciekawości? No przejechałem przez G2 na środek. Potem zrobiłem kółko, wjechałem na górkę. No i jeździłem wszędzie tutaj. Szukałem ciebie, nie mogłem cię nigdzie znaleźć. No tak właśnie pomyślałem o takim czymś, że może to być interesujące. No było. No i mamy, moi drodzy, 1-1. Teraz Kamil wybiera czołguś.